No, cześć lwy. Misiaczki robimy. Yy, czytanko dla Was na maj. Jeszcze tylko potasuję i już lecimy. Zobaczymy, co tam ulwa. Co tam u lwiczka naszego. Lwiczka misiczka. Lwiaczka misiaczka. Zaraz zobaczymy. Koteczki. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Nic się tu nie ukryje. Dobra. Dobra, lwy. Lećmy, lećmy. Czekajcie, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra. To co? Patrzymy? Zobaczmy. Przekładamy. Raz, dwa, trzy. Lecimy. Hmm. Szóstka kieliszków. A. Jak się nazywa ta kobitka? Arcykapłanka. Są dostateczne. Wa nie waga, tylko. Mm, o Sprawiedliwość. Pio o, piątka kielichów do góry nogami to akurat fajnie. Dziewiątka kielichów, czwórka mieczy, no miśki. leczenie jakieś, no powrocik. No i się tych wracaczy to będzie pełno. As, buław i arcykapan. A pod spodem. Odwrócona siódemka mieczy. Słuchajcie, kochani. jeżeli mielibyście wy związek i romans, to bądźcie przygotowani na to, że to wyjdzie na jaw. Muszę Was ostrzec, no i być może po to, żebyście coś wybrali. Jeżeli macie, jeżeli to Wy macie coś takiego, jeżeli to Wy jesteście osobą, która ma dwa człowieki, może wyjść na jaw. Mam pokazane, że coś wyjdzie na jaw, coś ktoś sobie e, się dowie. Ale dobra, jeżeli e, ta tajemnica, to kłamstwo, oszustwo, tajemnica jest związane z kimś innym, nie wy robicie, tylko ktoś inny robi, to być może wy się dowiecie. Ok, dobra, lecimy dalej. W przeszłości ktoś się albo rozwiódł. Albo podjął decyzję o rozwodzie, albo podjął decyzję o jakimś rozstaniu, albo mieliście osobę z podznaku wagi i ona już teraz odchodzi do przeszłości. Z jakiegoś powodu się nam to pokazuje, co oznacza, że z tym związane będzie to, co się wydarza w maju. Albo z czyimś rozwodem, albo z rozstaniem, albo z decyzją, albo z wagą, albo z tym, że, no, no właśnie, że ktoś już przychodził raz przepraszać do kogoś i być może przyjdzie jeszcze raz. Słuchajcie. Ktoś, ktoś wraca przepraszać, a ktoś kogoś nie przyjmuje. Tak bym zgadywała, że to do Was wraca, ale pewnie, że może być odwrotnie. Pewnie, że może być tak, że to Wy poleziecie przepraszać i Was nie przyjmie. Pokazujecie kartę, że jeżeli wracasz przyle wracacz przylezie, to Wy pokazujecie, za dużo się stało. Ja Cię chyba nie chcę, ja chyba nie wrócę do Ciebie ale jednocześnie pokazujecie, że jesteście kuszeni. Albo, albo pokazujecie, że w jakimś związku, być może stałym, w którym wy jesteście, za dużo się stało i wy patrzycie w stronę innej osoby. I wtedy wy moglibyście iść w stronę romansu od... Męża od żony w stronę romansu, bo się za dużo stało. Tylko teraz tak, gdzie się za dużo stało, to Wy wiecie najlepiej. Ktoś pokazuje, nie, nie biorę, nie przyjmuję. Za dużą mamy jakąś y, przeszłość taką, za dużo złych rzeczy. Ja to wszystko pamiętam. I teraz tak, dlatego nie chcę być z mężem, żoną i idę w stronę kochanka, kochanki, albo dlatego nie przyjmuję wracacza, bo się za dużo stało. Jakby nie było, wy macie pokazane, że na przeszkodzie w maju stoi wam to, że coś was strasznie kusi. A to seks. To jest seks. To są seksualne rzeczy. Patrzcie. Romans. Widzicie? Arcykapłanka i dziewiątka, yy, i dziewiątka yy, kielichów. I to powoduje, że wy z tej energii, kiedy wiedzieliście co zrobić, mało tego, niektórzy z was byli wyleczeni, mieli podjętą decyzję. Decyzja, i byli wyleczeni już z jakiegoś związku z jakiejś osoby, i teraz nagle osoba z, zag z zagranicy, boże, osoba z zewnątrz pokazuje, wracam, wracam. No, żeby się pojednać, żeby się pogodzić. Jeżeli bierzecie jakieś rozwody lub się rozstajecie, to ta osoba z zewnątrz chce się w, w porozumieniu jakimś rozstać. Albo się chce pogodzić, a jeżeli się chce rozstać, to w porozumieniu. W każdym razie, to, co Was kusi, ten romans, to jakieś kuszenie, te seksy, i to jest dziewiątka kielichów, czyli mówię, jakieś romanse, to może jeżeli to jest coś, co jest wracaczem, albo coś, co jest kuszące, ale niekoniecznie dobre dla Was, a to Wy będziecie wiedzieć, czy jest dobre, czy nie, to Wy pokazujecie, no jego, no to teraz to ja już w ogóle nic nie wiem. I albo nie dacie drugiej, bardzo możliwe, że nie dacie osobie drugiej szansy. Pokazujecie, nie wracam, nie daję drugiej szansy. No ale ja cię chcę, ale ja chcę robić rzeczy tu. Nie, 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 ja już tu mam pozamiatane. Nie, ja się już z Ciebie wyleczyłam, wyleczyłem, nie daję drugiej szansy. Więc albo tak zrobicie, albo pokazujecie, dobra, to teraz to mi się już tak w głowie namieszało, że ja znowu nic nie wiem. Mam nadzieję, że nie tak zrobicie. Ale jest to niestety możliwe. Jakby nie było, coś wychodzi na jaw, do, ktoś się do czegoś przyznaje, być może romanse wchodzą, wychodzą na jaw, być może takie rzeczy. E, ale teraz tak. Dla niektórych lwów ten wracacz to jest spełnienie marzeń. Przychodzi się pojednać, przychodzi się pogodzić, przychodzi na romans. Już nieważne, czy macie coś innego, czy nie macie, ale wracacz. I jest pokazane, że tu dziewiątka. Kielichów pokazuje wtedy, że wy, że to przychodzi, a wy normalnie szczęście, ale no spełnienie mojego marzenia, ale czad. Słuchajcie, ale obawiacie się, że przychodzi tylko na chwilę. A niektórzy z was, ci, którzy nie chcą tego wracacza i nie chcą tego romansu, mają nadzieję że to potrwa chwilę i będziecie w stanie się z tym poradzić. Że tak przyjdzie, przyjdzie, a pot potem, że będziecie w stanie odmówić. Niektórzy z Was chcą odmówić tego romansu temu wracaczowi, albo nie wrac... no jejku, a może to strzelec. Ja nie powiedziałam, przecież to może być strzelczyk. Co mamy jeszcze? Waga, strzelec, byk, yy, ryby. Albo jakikolwiek inny znak, dobra, nieważne. Jeżeli to strzelec przychodzi, to wcale nie musi być wracacz. Może jakiś strzelec przychodzi po romansę, ale... Eee, co chciałam powiedzieć? Niektórzy z Was nie chcą tego romansu, ale Was to kusi. Jest trudno odmówić, ale pokazujecie, mam nadzieję, że odmówię, mam nadzieję, że dam radę. A inni z Was pokazują, mam, boję się, że to przyjdzie na chwilę, a potem mnie zostawi znowu. No więc, w zależności od tego, jaką macie historię. Niektórzy z Was będą w tym miesiącu kończyć stały związek lub małżeństwo. Nawet jakieś sprawy rozwodowe mogłyby tutaj, no niekoniecznie się zakończyć, ale się dziać. Dlaczego? Dlatego, że karta małżeństwa dugry nogami mogłaby sugerować, że ktoś zakończy małżeństwo lub stały związek. Albo pojawi się konflikt w związku obecnym. Dlaczego? Dlatego, że ktoś zdradza. Albo ma w planie, albo jest kuszony przez jakąś zdradę. Więc konflikt w stałym związku. Wtedy nie musi być rozpadu, ale konflikt. No to też nie jest takie super czadowe. Dlatego uważajcie, to będzie zależało, kochani, wszystko od tego, co wy chcecie. Bo jeżeli wy chcecie się rozstać i macie, macie stały związek i chcecie go nie mieć, to bardzo możliwe, że się wam to uda. To jest prosta droga do nowych romansów ale wyjścia z jakiegoś stałego związku. Jeżeli natomiast wy chcecie zachować jakiś stały związek, a to inne coś ogniste, przepiękne, strasznie seksowne. No to szaleństwo jest w ogóle. Yy, to jest kusicielskie, ale niedobre dla was, bo wy chcecie z, yy, uratować związek, no to kochani, no jejku, no co wam mam powiedzieć? No to nie bierzemy, no. Niektórzy nie mają żadnego związku, ale mają wracacza. Niektórzy nie mają związku ani wracacza, ale przychodzi do was jakiś romans w tym tygodniu. Może w, tym, w tym miesiącu, w, w maju. Może wy tej osobie. No, ja nie wiem, czy wy jej nie zna. Ja bym raczej skłaniała się ku temu, że wy znacie tą osobę. Raczej, tak bym powiedziała, że wy to już przerabialiście. Ale gdyby przyszło coś nowego, to ok, Tylko uwaga, przychodzi tylko na romans. Na razie w maju, bo to tylko na maj, nie będzie z tego nic poważniejszego. To jest tylko i wyłącznie energia romansu, a nie ma z tego poważnego związku. Koniec końców, wy, którzy jesteście już niektórzy z czegoś wyleczeni, a niektórzy jeszcze się leczycie, ale skutecznie, pokazujecie, że idziecie w stronę czego? Odwróconej piątki kieliszków. Czyli co? Wybaczenie. Wybaczenie sobie, wybaczenie komuś, pogodzenie się z przeszłością, pożegnanie się z przeszłością. Niektórzy z Was będą komuś coś wybaczać, niektórym z Was ktoś coś będzie wybaczał. Więc można to tak rozumieć, że ktoś będzie próbował ratować coś, jakiś związek, wybaczając komuś lub ktoś Wam będzie wybaczał. Więc prosimy my o wybaczenie, albo oni nas. Taka energia. Wiecie o co chodzi ale inni będą się odcinać od przeszłości, zostawiamy coś, co nas zraniło, już nie cierpimy, już się wyleczyliśmy, nie wracamy, nie przejmujemy z powrotem. Kusi nas, kusi, ale nie, 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 dajemy radę. Nie wchodzimy w to z powrotem, nie robimy nic, dlatego że, dlatego, dlatego, że my już wiemy, o co chodzi, my już znamy tę osobę. Wybaczamy, ok, albo pogadzamy się z przeszłością, godzimy. O, godzimy się z przeszłością, ale zostawiamy ją za plecami, czyli nie wracamy wtedy. No, to będzie zależało od waszej sytuacji, czy wy do kogoś wrócicie, czy nie. I czy wy się z kimś rozstaniecie, czy nie, bo to już zależy od was. Jakieś spełnienie marzenia idzie, to na pewno, więc coś miłego do was przyjdzie. Może jakieś spotkania, może jakieś zaproszenia, może jakieś nowe, nowe znajomości. Jest jakie konkrety lwy? Chyba najkrócej z wam przy was gadałam na temat tego ogólnego ze wszystkich znaków. Takie to było jakieś poskładane. No dobrze. no. A czy mamy dodatkowe coś dla singli? No nie ma na razie w maju nowego początku. A, jakiś król Buław. No już wiadomo, o co chodzi. Asmonet. Dobra, teraz już nie wiadomo znowu o co chodzi. Czekajcie chwilę. Giermek Buław. Kochani! Wy macie być singlem, więc wy teoretycznie nie, nie możecie być z tą osobą. Ale może być ktoś... O kim wy myślicie? Jesteście singlem, ale myślicie, i ta osoba się z wami albo nie skontaktuje, albo przyjdzie na chwilę. Jeżeli coś obieca, to to będą obiecanki, cacanki. Nie ma nowego początku. To jest jedna możliwość, ale jest jeszcze druga możliwość dla singli, i tu nawet bym bardziej uważała, bo tamto, no to no jak nie będzie, to nie będzie. Ale druga możliwość dla singli jest bardziej: no tu musicie uważać. Zwłaszcza, że wy jesteście lwy, i to może być wasza energia w tych buławach tutaj. No, Miski, zwłaszcza chłopaki. Chłopaki uważajcie. A dziewczyny też. Już wam mówię czemu. Kochani, może się pojawić nowa znajomość dla tych, dla, którzy nie mają jakiegoś wracacza, na, na, na którego czekacie, bo mówię do niektórych wróci wracasz. no co wam powiem? Ale nowa znajomość w tym giermku i w tym królu, czyli ten Giermek zapowiada tego króla. Słuchajcie. To jest taka znajomość, która jest tak ognista i tak kusząca, co zresztą idzie w parze z tym, co przed chwilą powiedziałam z ogólnego, że wy moglibyście wejść w to na łeb, na szyję, zupełnie bez przemyślenia sprawy i nawet chcieć bardzo szybko razem albo zamieszkać, albo uoficjalnić relacje. Oficjalnie coś już. Albo macie stały. No, nie, wy nie macie, bo wy jesteście Singę, dobra. Bo miałam powiedzieć, że macie stały związek, przychodzi lovelas i wy już od razu rozwód. W sensie bez jakichś przemyśleń, ale dobra, nie, nie, wy jesteście single. Przychodzi i wy wchodzicie w to na łeb, na szyję, bez przemyślenia i takiego, a dobra, chłopie, ja ci albo kobieto, ja cię nie znam, ja se zobaczę, poobserwuję, a wy nie, lecicie tu w ogóle, zamieszkajmy razem, znamy się dwa tygodnie. No i nie sądzę, że takie coś zrobicie, ale no, ja wam mówię, jak ja mam karty. Ta osoba może być w gorącej wodzie kompana, więc. A wiecie, czego się obawiam? Że to będzie takie, że, że przyjdzie, porobi, porobi, to obieca, a potem. A potem się może ulotnić, bo te buławy są odwrócone. To jest osoba, która proponuje asamonet, ale nie, nie, nic za tym nie idzie. No co z tego, że proponuje? Jak tutaj. No albo, się, albo się zwiążecie z jakąś bardzo zazdrosną i trochę agresywną osobą. Hmm. Albo się zwiążecie z kimś tylko dlatego, że jesteście zazdrośni o tą osobę, bo jest to jakiś właśnie ktoś z przeszłości i nie chcecie, żeby był z kimś innym. Taki pies ogrodnika. Ale no, kochani, single muszą bardzo uważać, bo stoi, stoi na waszej drodze osoba albo z przeszłości, albo nowa, ale która nie daje... Yy, stabilizacji, a Wy moglibyście mimo wszystko spróbować z nimi stabilizacji, ale to to, to się nie ma prawa udać z taką osobą, która, to, no co, oświadczy się Wam Lowellas, a Wy, o, oświadczył mi się, ale fajnie. Wychodzę za mąż za Lowellasa. A potem jakie to będzie małżeństwo? No, nawet nie chcę myśleć. Uważamy, żeby nie być w gorącej wodzie kompanii w maju. Wy. Żeby nie było jaj. Dobra. Rada na miłość dla lwa. Wyjść z jakiegoś konfliktu, pogodzić się albo polubownie coś załatwić. Nie kłócić się, nie wchodzić w jakieś bardzo um, takie, jak się nazywa, w takie konflikty. Albo wyjść z konfliktu, albo. No, kochani, jakiś nowy początek macie jako radę. I teraz się zaczynam zastanawiać, bo przed chwilą to, co powiedziałam, singlom i miałam pokazane, miałam pokazane osobę, która albo jest niestała, albo jest agresywna to by, z kolei, to by pasowało do tego, nie kłócić się, albo nie wchodzić w konflikty, albo rozwiązać wewnętrzny konflikt odnośnie yy, na przykład dwóch osób. Czy to, czy tamto, rozwiązać wewnętrzny konflikt. Ale z drugiej strony, tam miałam asamonet i tu też mam asamonet. I się zastanawiam, czy wy nie powinniście zacząć szukać gdzie indziej. Przynajmniej niektórzy z Was. Bo niektórzy rzeczywiście być może powinni się zdecydować albo na uratowanie czegoś, co no to musielibyście chcieć, co można uratować, albo na danie komuś jakiejś szansy. Ale uważając, żeby po pierwsze nie było jakichś agresywnych takich rozgrywek między Wami, a po drugie, żeby na spokojnie do tego podejść i żeby nie być w gorącej wodzie kąpanym, ale szansę ewentualnie czemuś można byłoby dać. Ciekawe to jest. Bo mam wrażenie, że są dwie grupy lwów. I w jednej grupie wy musicie strasznie uważać, żeby nie wleźć w coś na łeb, na szyję, albo żeby e, nie przyjąć jakiegoś wracacza, albo kogoś nowego, albo wracacza, ale jakiejś osoby, która jest niestała i nie proponuje nic poważnego. A jest jeszcze inna grupa lwów, która albo ma szukać nowego, albo ma iść po nowe. I wtedy ta grupa lwów miałaby coś takiego: Dobra, czyli muszę rozwiązać coś, co nie działa w moim życiu. I szukać czegoś lepszego. No to wtedy ewentualnie taka byłaby rada. Niektórzy z Was jednak będą musieli spróbować czegoś poważnego. Albo nastawić się na naprawianie jakiegoś poważnego związku. Bo to jest nowy początek pokazany. No. No dobrze. I co pra w pracy? Patrzę, która jest godzina. Okay. Co w pracy u Lwów. Brak jasności sytuacji, półprawdy albo kłamstwa. No niestety, kochani, to chyba wiele osób przez takie rzeczy będzie w najbliższym czasie. Ale rydwan, czyli coś się ruszy, dobra zmiana. Kto to miał przed chwilą dobrą zmianę? Nie pamiętam, kogo robiłam. Koziorożca i Barana, nie wiem, kto z nich miał, ale. A chociaż nie pamiętam, czy oni mieli to w pracy. Dobra, nieważne. Jejku, sorki, miśki, że na Waszym tym mówię o, o innym znaku. Yy... Albo jakaś osoba z podznaku raka jest u Was w pracy i ona może być tutaj... Ale zastanawiam się właśnie, czy nie katalizatorem jakimś tutaj, czy ona by coś nie doprowadziła do tego, żeby się coś zmieniło. Ale nie, dobra. Najpierw mamy brak jasności, półprawdy i jakieś... jakieś nawet... Nawet jakieś... jakieś... No, musiałabym powiedzieć kłamstwa. No nie chcę tak aż tak, bo to może nie jest kłamstwo, może po prostu ktoś wam czegoś nie mówi, a nie że kłamie w żywe oczy, tylko nie mówi. Ale potem jest pokazany rydwan, czyli tak, rusza się coś, do przodu coś idzie. Zmiana na lepsze, bo to jest rydwan prosto, zmiana na lepsze. Wyjazd, wycieczka, wyjazd albo jedziemy do pracy, ci, którzy pracują, pracują w domu, jakieś uwolnienie. Coś w samochodzie, coś ktoś robi tu, gdzieś jedzie. No? Siadacie w i jedziecie do pracy. Albo coś do przodu. Do przodu i lepsza lepsze, lepsze. W sensie zmiana na lepsze. I wyjście z trudnej sytuacji. No! Tylko nie wiem. Czy to oznacza, że wy zmienicie pracę? Znaczy, no, nie mam takich kar, więc nie mogę Wam obiecać, żeby będziecie zmieniać pracę. Może w tej pracy, w której jesteście, a może niektórzy nie pracują i się coś ruszy i zaczniecie pracować, ale w tej sytuacji, w której jesteście, najpierw brak jasności, a potem zmiana i wyjście z trudnej sytuacji i koniec cierpienia. Mhm, koniec cierpienia. Jejku, no to dobre chyba, co? A jaka rada na pracę? nie pracować nieźle muszę wam wziąć jeszcze jedną radę bo nie wiem, o co chodzi być może niektórzy będą zmieniać pracę być może a być może niektórzy którzy będą w pracy w której nie jest idealnie mają pokazane żeby coś ja bym powiedziała że znieść to znaczy przeczekać no bo tu nie ma nowego początku kurde Naprawdę. Mi się wydaje, że coś się zmieni u was pracy. I teraz tak. Jeżeli najpierw mamy brak jasności i półprawdy, a potem mamy zmianę i wyjście z cierpienia, to te rady również można by było do tego dopasować. Poczekaj, nie masz na razie pracy, poczekaj, jakoś daj radę, albo masz pracę i ale gorsze warunki, mniej pieniędzy, ale daj radę, wytrzymaj i nie idź do nowej pracy. To by była taka rada: nie iść do nowej pracy, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś stracił pracę, to powinien szukać nowej pracy. Jeżeli ktoś stracił pracę, to wiadomo, że będzie szukał i być może te karty pokazują, że się Wam uda coś znaleźć, bez wyjścia z cierpienia. Ale ci, którzy są niezadowoleni z obecnej pracy, może być tak, że jakbyście wyszli z tej pracy i szukali innej, to możecie nie znaleźć. Jeżeli jeżeli zostawicie coś, co macie na 100%, tu należałoby tak z rozwagą podejść. Bo jeżeli nie macie pracy i musicie szukać, to oczywiście, że szukacie. Ale nie bierzcie pierwszego. kurde, strasznie trudna jest ta rada. Bo wy macie nie brać pierwszego lepszego, bo mogłoby się okazać, że to będzie bardzo dla was no, takie no, niekorzystne. A jeżeli byście odeszli z pracy, to no tak no nie wiem z takiego powodu a nie podoba mi się to moglibyście długo czekać na znalezienie nowej dlatego chyba trzeba będzie coś przecierpieć i to się potem ta sytuacja zmieni a jeżeli trzeba będzie szukać nowej to szukajcie oczywiście że tak tylko no jak już znajdziecie, to może nie skończcie na tym, tylko szukajcie jeszcze ewentualnie lepszej, w razie gdyby ta nie była idealna. Tak, znajdźcie sobie taką naprawdę w miarę jak najlepszą. No dobra. Lew z każdym znakiem Zodiaku. No, bo wy, jeszcze tylko jedno powiem, bo nie powiedziałam jeszcze o finansach, bo wy, wy macie pokazane, że wy macie teraz nie inwestować w maju w coś dużego, czyli nie kupować jakiegoś mieszkania, nie, czy tam, nie wiem, nie sprzedawać, nie kupować, no nie, nie robić jakichś transakcji, nie utopić gdzieś pieniędzy, być może oszczędzać, nie robić większych zakupów, zwłaszcza ci, którzy mają niepewną sytuację w pracy albo mogą mieć trochę mniejsze zarobki przez jakiś czas. Nie robić jakichś większych ruchów, żeby kupić albo, albo zacząć coś nowego finansowo lub zawodowo. Taką macie radę, taką najważniejszą w tej, w, tej waszej, w tej waszej Radzie na pracę i na pieniądze. Dobra. Co teraz? Lew z każdym znakiem. Dobra, już. Jeżeli macie osobę z znaku Barana, Rydwan, no to może być znaka, znak. To może być osoba z podznaku raka, w razie gdyby yy, był tu jakiś trójkąt i wy wiecie, że, tak, że takie coś jest. To się to pokazuje, ale kochani, rydwan, czyli dobra zmiana, czyli idziemy do przodu, idziemy w tym samym kierunku, rusza się coś w naszym związku, nie ma już stagnacji. Być może pojedziecie gdzieś razem, albo jedno w końcu do drugiego przyjedzie po jakiejś tam może dłużej, dłuższej przerwie. Byk. Nowy, Jezu, byk ma ze wszystkimi nowy, nowy początek. Już trzeci znak z kolei robię, który ma z bykiem, jeżeli dobrze pamiętam, bo może coś źle pamiętam, a samonet. Byk będzie ze wszystkimi zamieszkiwał w maju. Jezu, zamieszkacie razem. Albo kupicie psa. Ja tak się śmieję z tego psa, ale jakiś, jak, jakieś coś konkretne, na przykład określicie się, oficjalnie powiecie, że jesteście razem. E, nie wiem, ktoś komuś coś zaproponuje, ale poważne. Taki początek związku bardzo poważny, albo mówię, zamieszkanie razem, jakiś taki ruch w kierunku poważności. Bliźnięta. Koło fortuny. No to kochani, to jest. Jak najlepsza energia dla lwa i bliźniąt, dla tych, którzy chcą do kogoś wrócić, pogodzić się albo ratować związek, ale nawet rozstać się bez kłótni. Co byście nie chcieli zrobić z bliźniętami, to tak jakby Wam wszechświat sprzyjał. Tak jakbyście mieli teraz dobrą energię, żeby coś robić z bliźniętami. I jakaś, yy, jakiś łód szczęścia. Yy, dla tego Waszego związku. Dobra. Bliźnięta. Rak. Kochankowie, czyli trójkąt. Ja wcześniej już przy... przy kim? Przy baranie? Powiedziałam, że możecie mieć trójkąt z, z baranem i z, z rakiem. No to może ktoś ma. Ale karta yy, kochanków, owszem. Jeżeli nie ma trójkątów, to mówi, że przychodzi nowe coś. Zastanawiamy się, brać czy nie brać. Romansik na horyzoncie. Pomiędzy lwem a rakiem. No niby fajnie. Gorzej, jeżeli jest trójkąt, bo jeżeli jest trójkąt, to nie ma w maju pokazane, że ktoś cokolwiek wybierze, a jak nie wybierze, to się będziecie tak, no, dusić w tym trójkącie. Więc no to akurat jest, ym, no, jeżeli chodzi o trójkąty, to to nie, jest, to nie jest fajne, bo nie jest pokazane, że się to rozwiąże. Ale jeżeli chodzi o nowy romans, albo powrót do siebie, albo coś takiego, no to seksy. Ale jakieś decyzje Was czekają z rakiem. Dobra, teraz dwa lwy. No i tu jest problem. Jeżeli jesteście małżeństwem lub w stałym związku, to e, no, na razie się nie zanosi na rozpad ani na żaden ro, e, rozwód. Jeżeli chcecie rozwodu, to tu są problemy jakieś, albo jakieś problemy urzędowe pomiędzy Wami. Jeżeli jedno z Was jest w stałym związku i drugiemu mówi, że się rozwodzi, to niestety. Być może kłamie, albo nie wie, że się tak naprawdę wcale nie rozwodzi. Ale yy, to jest karta braku sprawiedliwości. Jeżeli ktoś komuś winy, winny jest przeprosiny, to tego nie zrobi. Jeżeli yy, związek yy, chcielibyście, żeby był równy, że, że równo dajemy, jedno daje, drugie bierze no, tyle samo, to tu nie ma. Nie ma sprawiedliwości, nie ma równości. Niestety jest trochę negatywnej karmy. Jest to trudna energia, trudna dla dwóch lwów. Bardzo trudna, nawet bym powiedziała. Panna. O Jezu. Definitywne zakończenie. Nie ma w ogóle. To tak, jakby między wami i panną w ogóle nic nie było. Już. To jest tak, jakby już wszystko umarło. Nie ma. Słuchajcie, ale jeżeli jakimś cudem wy i panna chcielibyście cokolwiek odmrażać albo naprawiać, no nie wygląda mi to, że to będzie możliwe, ale gdyby. To musielibyście zrobić straszną transformację siebie i swojego związku. Musielibyście wszystko zmienić. W, takiej, w takim układzie, w jakim byliście do tej pory z paną, nie ma szans, kochani. Zakończenie definitywne. Yy, waga. O, a tu fajnie, bo to tak, jakby ktoś szedł w, drugą, w stronę drugiego człowieka z, z konkretnym planem. Tak, jakby ktoś miał zaplanowane, chodź mam dla ciebie propozycję, chodź zrobimy coś takiego nowy związek, Z, y, mam dla Ciebie, y, co tam mam dla Ciebie, no to już powiedziałam, że mam dla Ciebie propozycję, nie będę się powtarzał, ale y, nie mam żadnego, Jezu, pustka mam nie, nie mam żadnego innego pomysłu, co, co on jeszcze może ma, mieć dla Was, bo on tu nie ma, on tu może nie mieć, wy jesteście lew, on tu może nie mieć ten człowiek, ta waga jakiegoś super, Pomysłu seksualnego, ale ma konkretny pomysł na związek. Czyli a może byśmy zrobili tak? No na przykład zamieszkali razem. A może byśmy pomyśleli o rodzinie o dziecku? A może byśmy coś jeszcze innego? A no, taki pomysłek. Taki pomysłowy. dobromir waga. Albo wy. No, ktoś tu ma poważne plany. To tylko tyle wam powiem. Ym... Skorpion. No, jeżeli wy się chcecie rozstać w maju, to nie wygląda na to, że się to uda, będzie problem. Jeżeli chcecie, żeby oni się wyprowadzili, bo nie chcecie z nimi być, to będzie problem. Ale jeżeli nie jesteście razem, albo macie bardzo trudną relację, a chcecie razem być, to jest jeszcze szansa, bo tu nie ma odcięcia, nie ma, nikt jeszcze nie odszedł. Jeżeli nawet odszedł, to nie uczcie się, nie ma zakończenia między wami. Skorpion strzelec. No i znowu, nierówne dawanie i branie. Czyli co? Jedno daje, drugie bierze. Jeżeli czekacie na ofertę od strzelca albo on od was, nie będzie na razie w maju porządnej oferty. Na razie w maju nie wygląda, żeby było sprawiedliwie między wami. Ym, karta Lwami wypadła. Kochani, to był szczelczyk. Ym, koziorożec. To samo, co mieliście z wagą. Czyli ktoś z planem idzie w Waszą stronę, albo Wy w ich. W każdym razie zróbmy tak. Bądźmy razem. Powiedzmy wszystkim, że jesteśmy razem. Zamieszkajmy razem. Zróbmy sobie dziecko. Coś tam, co... No nie, nie różne pomysły można mieć. Ale zróbmy coś. Razem. Konkretnego. Co będzie znaczyło, że my mamy poważny związek. To są poważne plany. Ktoś ma taki... Ktoś jest taki stabilny tutaj wobec Was. Ym, koziorożec, y, wodnik. Z wodnikiem jest ciężko. Ktoś na plecach niesie, słuchajcie, jakiś krzyż, jakieś problemy, stres, emocje. Nie wiem, ktoś jest przepracowany, może jedno robi wszystko w domu, drugie nie robi nic. Nie wiem kto. Nie wiem, które z was, któremu z was jest tak strasznie ciężko, ale to już jest tak ciężko, że to jest jeszcze, jeszcze trochę i ktoś po prostu powie, nie. Już, ja już nie, ja już dziękuję. Dlatego zwróćcie uwagę na to, bo jeżeli to wy, to wy zwróćcie uwagę na to, żeby porozmawiać z tą osobą, żeby ostrzec tą osobę. Słuchaj, jeszcze tylko trochę i ja już nie wytrzymam, więc rozwiążmy ten problem. Ale jeżeli wy jesteście luzik, czadzik i w ogóle, a oni mają ciężko, trzeba będzie się zastanowić, żeby ich tutaj jakoś odciążyć i żeby jakoś porozmawiać. Być może chodzi o stres i o przeciążenie takie, że na przykład nie jesteście razem i się ktoś martwi. Jest mu po prostu ciężko. Jest to ciężar. To tak, jakby ten związek był ciężarem. No to tak to niestety wygląda. Dla jednego z Was albo dla obojga. Rybeniki. Co mi wypadło? Wypadła mi karta Lowelasa, ale dobra, to wypadło. Ja Wam wezmę inną kartę. No, Lowelas, jak nic. Wcześniej była karta buław, ta jest, ta jest odwrócona karta rycerza kielichów. Jakby nie było i jedno, i drugie mówi nam o Lowelasie, czyli wracam do ciebie po seksy, róbmy rzeczy, fajnie będzie, ale ja niekoniecznie Cię kocham. Ja Ci powiem, że Cię kocham, ale no, ja, ja nie wiem. Ja jestem tutaj niedojrzały, niedojrzała. Ja tutaj tak do, do, końca, do końca nie wiem, co ja czuję. A może ja mam jeszcze coś gdzieś innego? Ja sobie tam fiurgam. Uważać na ryby, albo ry, ryby niech uważają na lwa. Ktoś tu musi naprawdę uważać. Bo to, to miśki, żeby potem nie było płaczu. Jak przyjmiemy takie coś. Yy, dwie karty... Co mi tak leci? Wycofać się. Yy, dwie karty anielskie i będziemy kończyć. O, powiedz, że kochasz. Zrób gest romantyczny. Czyli postaraj się, lwie. Postaraj się i daj znać tej osobie, że ją kochasz. Zrób romantyczny gest. I teraz albo dla innej grupy lwów, albo dla tej samej, a być może macie dwie osoby, uzdrowić sprawy rodzinne. Będzie lepiej w waszym życiu miłosnym, jak wybaczycie rodzicom. Ale to też może chodzić o sprawy rodzinne, jeżeli wy macie rodzinę własną. W sensie, może ona, dzieci i tak dalej, nie? Znaczy, to Niemcom i tak dalej. No, piesno ewentualnie, no. Albo, kurde, fretka. No, niedaleko mnie mieszkają, mieszka para, którzy mają, mają dwie fretki. Tak, myślę, że to fretka, a nie kuna jakaś. Ja nie wiem, co to jest za zwierzątko, ale jest dziwne, jest takie długie, takie jak jak jakaś fretka. No. Tak to wygląda. I chodzą z tym na smyczy, no, po parku. No, śmieszne to jest. Kochani, możecie uzdrowić jakiś związek albo jakieś małżeństwo, jeżeli chcecie. Możecie uzdrowić jakąś rodzinę. Niektórzy z Was mają problemy z wyrażaniem uczuć lub emocji. Yy, no, być może chodzi bardziej o uczucia, bo tutaj pisze, że wyraź swoją miłość, więc yy, z wyrażaniem uczuć, żeby powiedzieć, cholera, zależy mi człowieku na Tobie. A dlaczego macie te problemy? Bo macie problemy z dzieciństwa jakieś. Obserwacja mamy taty gdzieś tutaj dała komuś w dupę. Więc uzdrowić sprawy rodzinne to może być w połączeniu z tym, że ktoś nie umie powiedzieć, że kocha. Nie umie wyrazić swoich uczuć. Zastanowić się nad tym, kochani. Jakby nie było, ktoś czeka, aż mu powie Wiecie, że, że ich kochacie. I tym optymistycznym akcentem się żegnam. Resztę znaków jutro, pojutrze, jakby ktoś się zastanawiał. Kochani Buziaczki, pamiętajcie o lajkach, komentarzach i subach, jeżeli e, wspieracie kanał, jeżeli Wam się to w ogóle przydaje do czegoś. No przecież nie, nie pod przymusem, no to nie o to chodzi. E, I kochani Buziaczki, pozdrowionka. no i papa.